14 lekcja NWD. NWD to jest największy wspólny dzielnik. I tutaj warto sobie zapamiętać właśnie, że to jest największy. Największy wspólny dzielnik, czyli co to jest? No to jest taka liczba, która jest największym wspólnym dzielnikiem dwóch liczb, czyli to jest największa liczba, przez którą możemy podzielić dwie liczby, żeby wyszła liczba całkowita. No to teraz, żeby liczyć NWD, będzie nam przydatny rozkład na czynniki pierwsze. Rozkład na czynniki pierwsze już robiliśmy, na przykład w lekcji o pierwiastkach, ale to sobie powtórzmy. Rozkład na czynniki pierwsze, na przykład liczby 1260. Zapisujemy sobie taką linię, po lewej stronie zapisujemy tą naszą liczbę i teraz po prawej stronie będziemy jakby dzielić przez jakiekolwiek liczby pierwsze. No takie liczby pierwsze, żeby ta liczba była podzielna na te liczby pierwsze oczywiście. Czyli na przykład to jest 2, 3, 5, 7 i tak dalej. Liczby pierwsze to te, które mają jedyny dzielnik jedynkę i samą tą liczbę. Czyli to będzie na przykład 2. I na 2 najłatwiej się dzieli, więc jeżeli mamy tu liczbę parzystą, no to ja polecam właśnie najpierw sobie przedzielić kilka razy tą liczbę przez 2, jeżeli się będzie dało, żeby później mieć tą liczbę dużo mniejszą. To dzielimy na 2, mamy 630, znowu liczba parzysta, więc znowu możemy na 2. I teraz tu już nie mamy liczby parzystej. Widzimy, że moglibyśmy na 5 podzielić, ale też 3 dodać 1 dodać 5, to jest 9. Więc według zasady podzielności na 3, ta cała liczba będzie podzielna na 3. Więc podzielmy sobie na 3 i tutaj mamy 105, no bo 300 na 3 to by było 100 i 15 na 3 to mamy 5. Tutaj to dzielenie nie jest takie trudne. I tą liczbę znowu możemy podzielić na 3, bo mamy 1 dodać 5. I to moglibyśmy sobie zrobić jakoś w głowie, moglibyśmy sobie zrobić jakoś w słupku. To od nas tutaj zależy przy składzie. No to mamy 35, to już nie będzie liczba podzielna na 3, bo 3 dodać 5 to jest 8. 8 nie jest podzielne na 3. To dzielimy sobie na 5, mamy 7 i 7 to jest już liczbą pierwszą, więc sobie dzielimy na 7 i mamy koniec rozkładu na czynniki pierwsze, kiedy tu właśnie po lewej stronie zostaje nam jedynka. I to są nasze czynniki pierwsze. Czynniki pierwsze działają też tak, że jakbyśmy sobie wymnożyli te wszystkie liczby 2 razy 2 razy 3 razy 3 razy 5 razy 7, to byśmy dostali właśnie tą liczbę 1260. No to są nasze czynniki, a teraz rozłóżmy sobie jeszcze jedną liczbę i tutaj możemy sobie podzielić na 2 i już w tym momencie tutaj mamy blokadę taką, że na 2 nie podzielimy, no to szukamy dalej. 7 dodać 3 to 10, dodać 2 12. 12 jest podzielne na 3, więc sobie dzielimy na 3. To mamy 91. 91 już nie jest podzielne na 3, więc tu mamy problem. Musimy szukać, jakoś sobie sprawdzać, jaką liczbę pierwszą tutaj możemy wstawić, żeby ta liczba była podzielna. No to szukamy oczywiście po kolei od tych najmniejszych liczb pierwszych, czyli lecimy właśnie z 2, 3, 5, później 7 i później tam 11. I tak byśmy sobie lecieli, 13 i tak dalej. No to teraz, jak podzielimy 91 na 7, to możemy zrobić w słupku, to wychodzi nam 13. A 13, to jak wcześniej wspomniałem, to jest też liczba pierwsza, więc tutaj zapisujemy 13, czyli mamy jedynkę. No tutaj trzeba wiedzieć, co to są liczby pierwsze, więc przypominam, liczby pierwsze to te liczby, których jedynymi dzielnikami jest jedynka i ta sama liczba, czyli 13 jest liczbą pierwszą, bo możemy ją podzielić tylko na 1 i na 13, żeby wyszła liczba całkowita. A jak podzielimy ją na 5, na 2, na 3, to nie wyjdzie liczba całkowita, tylko na 1 i na 13. Teraz przechodzimy do liczenia NWD, czyli do konkretu. NWD to będzie iloczyn powtarzających się czynników pierwszych dwóch liczb. Czyli mamy NWD tych naszych dwóch liczb, które sobie wcześniej rozłożyliśmy, to będzie iloczyn. Tutaj dwójki powtarzającej się, trójki powtarzającej się i siódemki powtarzającej się. Jeżeli tu by była druga dwójka, znaczy to oczywiście byśmy wzięli drugą dwójkę, ale jako że nie ma, no to do jednej dwójki nie łączymy dwóch dwójek, tylko tutaj chodzi nam o pary z tych dwóch kolumn.
to wychodzi nam 2 razy 3 razy 7 i to będzie nasze NWD. Tak się liczy NWD. To mamy 6 razy 7, czyli 42. I teraz jeszcze zastosowanie NWD. Po co możemy takie NWD zastosować? NWD i NWW to są takie specyficzne właśnie liczby, które teoretycznie mają dość spore zastosowanie w matematyce i które dość dużo nam potrafią uprościć w różnego rodzaju liczeniu. No to takim podstawowym zastosowaniem NWD mogłoby być skracanie do najprostszej postaci ułamków. Jeżeli byśmy mieli taki ułamek, on jest zrobiony z tych liczb, które mieliśmy na poprzednim slajdzie, i my wiemy, że NWD to jest 42, no to jeżeli sobie podzielimy te dwie liczby na NWD, czyli na 42, to dostaniemy najbardziej uproszczony ułamek, jaki się da. To jest taka zasada. No jeżeli skracamy przez największą wspólną wielokrotność, no to ten ułamek będzie najbardziej skrócony, jak się da. Już tutaj widzimy, że już dalej się w żaden sposób skrócić nie da po wykonaniu tego dzielenia. To dzielenie oczywiście pisemnie, można sobie wykonać czy w jakikolwiek inny sposób. No i tutaj mamy 2 i 4 trzynaste. I zapraszam do kolejnej lekcji, która będzie taką kontynuacją tej lekcji, bo powiemy sobie o NWW, a wiadomo, NWD i NWW, te dwa byty sobie często są właśnie razem.